Halo, halo, siemano, siemano. Tym razem na tapetę wdamy nocne elfy. Taski na nocne elfy bierzemy sobie tutaj u NPC-ka Jurema, który jest tutaj na polance w Alfendach na 195 poziomie. A taski na lorda nocnych elfów bierzemy na 315 poziomie. Wcześniej były zwykłe elfy, teraz ciemnonocne. Po drodze trafiłem wróżkę złotą i od razu mi wypadły sobie buciki skrzydlate. Ładnie. Żeby wejść, potrzebujemy tutaj koło statku, wejść w dziurę i przejść sobie takimi korytarzami do naszych nocnych elfów i później tutaj na samą górę do tamtej dziury. Ale że mam złoty bonus, to powinno być przyjemniej. No tak, no tak, przyjemniej. No wiadomo, z złotym bonusem zawsze jest przyjemniej. Gdzie byśmy nie poszli, złoty bonus zawsze na propsie. A chciałem powiedzieć przyjemniej, lepiej niż na zwykłych elfach, ale to jest w zasadzie porównywalnie. Nie ma bardzo dużej różnicy między tymi a tymi elfami. Minimalnie, tam jakieś takie śladowe ilości, może więcej expa jest. Pierwszego taska robię, wziąłem sobie u Juremy. No i zajęte. No i zajęte. No zajęte, zajęte. Myślałem, że na dziennych będzie więcej osób, ale na nocnych też jest troszeczkę. Ktoś tutaj sobie siedzi, przesiaduje. Niedobrze. Ekło ciemności, no dobra. Troszeczkę więcej życia wyglądają, mają tamte, te leśne, nocne elfy. Bo troszeczkę ich bije, zobaczcie. One tak dużo nie biją, ale troszeczkę jakby więcej życia mają niż te zwykłe. Zaraz sobie zresetuję sesję. Aj, zbił mi złotego. No dobra. Chyba nagram kiedy indziej. Taki wstęp był do tego. Zrobię sobie tak samemu w międzyczasie tego taska na 100 sztuk. A my się widzimy już na jakimś takim. Jak tutaj nikogo nie będzie, jak będzie pusty respik i wtedy coś poekspimy bardziej. Tak więc ZW. No dobra, teraz idziemy. Skończyliśmy tego pierwszego taska sobie i lecimy za drugim. Teraz mamy na zwykłe elfy był na 950 sztuk. Tego robimy już na 1000. Zresetuję sobie sesję i lecimy z tym koksem. Tylko żeby nam złoty nie znikł, no. Bo widzimy, chciałem zacząć właśnie akurat jak będę mieć złotego, żeby już początek był w miarę spoko. I akurat złoty był na samym początku. Z tego co na początku sobie biłem, te potworki na pierwszym tasku, te pierwsze 100 sztuk, które uzbiłem, to już mogę sobie porównać jedne elfy do drugich. Oj, spodnie z pierwszego! Po wróceniu tutaj z pierwszego potwora już wypadły. Spodenki. Znaczy nie z pierwszego potwora, z pierwszego spota. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. I sobie poekspimy. Jest bonanza, jest tam 30% expa. Są łupy i złota, to dlatego będą nam jakoś więcej itemków lecieć. Ale tak porównując jedne elfy do drugich, to mogę powiedzieć sobie, że expa dają podobnie, ci dają troszeczkę więcej. Ale nie aż tak dużo. Podobnie wszystko jest, tylko że tamte elfy szybciej padają, bo mają zwiększone obrażenia i więcej biją. Troszeczkę. A te mają zwiększony pancerz, ale mniej biją. Coś za coś. Zależy co tam chcecie. Ale jak już jesteście, macie jakiś tam 200 poziom, to ani te nie powinny robić dla was żadnego problemu. Zobaczymy sobie, posiedzimy tu troszeczkę. Widzimy, że nikogo nie ma. Nawet dwa złote potwory ktoś zostawił. Ktoś musiał akurat wychodzić z bił całego spota. Nie trafiło mu się żadne złote potworki. I zostawił. I się zrespiły akurat, jak ktoś wyszedł stąd. No dobra, i tu takie kółeczka robimy. W koło. Takie kółeczka. W koło, w koło. Będziecie widzieć wszystko, jak to wygląda. Nawet bonus od bestiariusza jest aktywowany. Bo dopiero co pierwsze sztuki są zbite. Tam na 5 sztuk zapewne. 5 minut, ale zawsze coś. No i co? Expimy.
Eksploracja będzie podobny, porównywalny do tamtego spota. To w zależności od tego, ile złotych potworów trafimy, to będzie lepsze. Tylko że potwory mają troszeczkę więcej pancerza, to będziemy je troszeczkę wolniej zbijać. Tam widzieliśmy, jak mieliśmy złoty bonus na 2 ułeki, nam wszystko spadało. Tutaj już potrzebujemy 3. No to to 30% będzie rekompensowało nam ten pancerz. I będziemy powinni mieć podobny exp co tam. Do tego tutaj nie ma elitek. Tutaj moglibyśmy, tutaj w dziura jest, moglibyśmy do niej wchodzić, ale tam są mocne potwory, żywiołaki są i takie czerwone, mocne elfy, które zobaczycie sobie za jakąś chwilkę, bo jedną sztukę tutaj będę mieć w domku. Tutaj na dole jedna sztuka sobie będzie siedziała. Ale do niej nie będę wchodził, bo no bo dużo biją. A ja jestem alchemikiem i mam mały poziom, to na razie nie mam co się tam zapędzać. Po prostu tutaj powinien mi na górze wyrabiać z tym wszystkim. Mam bonus od bestiariusza, dlatego że mam na pierwszym poziomie, to daje mi 5% więcej expa. Do tego mamy 30% bonus z 30% bonus z bonanzy. No i łupy i złota. Zobaczymy, jak to będzie leciało. Mam nadzieję, że będzie kozak. Bo widzicie, z łupami to już nie ma przelewek. Drugi przedmiot już, a dopiero co tutaj weszliśmy. Widzicie? Elfi amulet nocy. Kozak. Dwa przedmioty już. I lecimy po kolejne. O, widzieliście? Tam był ten potwór mocny, ten mocny elf. Ale dlatego, że mam mało życia, to ja go nie będę nawet próbował zbijać. Po prostu tutaj na górze będę sobie latał i będę omijał ten jeden pokoik z tym mocnym elfem. I tu powinno nam wszystko wyrabiać. Dużo tych potworów jest cały czas, nawet na dwie osoby tutaj raczej powinno być dobrze. Jeśli nawet widzicie, że ktoś jest jakimś wyższym poziomem, to najlepiej zagadać, żeby poszedł sobie na dół. I tam na dole też jest dobry exp. Tylko tutaj mamy te domki większe niż na elfach. I żeby wszystkie potwory wychodziły, to trzeba właśnie tak leciutko sobie zaglądać do nich. I co? Lecimy z tym koksem. Widzicie? Dają sobie bonus tarcze, te elfy. Tamte dawały sobie zwiększone attack speed i damage. No to dlatego, że daje sobie pancerz, to my będziemy w nie troszeczkę mniej bić. Tutaj na dole mamy właśnie te elfy, rzemieślnik i żywiołaki. Ale tam nie będę zaglądał. Tutaj będziemy sobie siedzieć na górze cały czas. Nikogo nie ma. Na pewno na tamtych elfach kogoś bym spotkał, ale te są mniej popularne, tutaj właśnie od czasu do czasu ktoś tutaj przychodzi. Na pewno tamte są popularniejsze, bo tam dropią właśnie przedmioty, które są droższe. O, złoty potworek! Bo tam przedmioty są do czegoś potrzebne, a tutaj do niczego nie są potrzebne, po prostu do blesowania będę mieć. I dał nam 400 tysięcy expa. Tamte dawały nam po 330 bodajże. No i kozak. 400k expo za jednego. Taki minus jest tutaj, że nie ma tutaj elitek, tak jak tam. Mieliśmy dodatkowe co 7 minut 300k expo. Czy tam nawet ponad 300k expo. To coś za coś. Dlatego, że tutaj właśnie będą potworki troszeczkę nam więcej dawać, ale nie ma elitek, to będzie się to tak równoważyć. Poziom bestiariusza właśnie wpadł. Będzie coś tam minimalnie więcej expa wpadać. Jedna osoba mi się tu przewinęła, troszeczkę mi spota wybiła.
Ale mam nadzieję, że poszła na dół. Albo wyszła stąd, zobaczyła, że ktoś siedzi i nie będzie nam przeszkadzać. A my sobie lecimy dalej. Nic nie wypadło, mało co złotych potworów. Wybite 3-4 miliona expa. Mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. Lecimy sobie z koksem. Wbijać kolejne poziomy bestiariusza. Bo z każdym poziomem będziemy dostawać coraz więcej expa. Zada wszystkie potworki. O, ile belek wpadł? Ile nam zajęło? 20 minut. Nie za dużo. Zawsze jest dużo. Tam by było szybciej, tak mi się wydaje. Ale tam jest, tamten spot jest bardziej oblegany. Właśnie tam potwory szybciej padają. I są właśnie te instancje. A tutaj nie ma instancji. Potwory walnie padają. Jedynie te bonusy bonanzowe będą nam nadrabiać expa. Ale finalnie to już chyba tam lepiej byłoby się posiedzieć. Tylko wiecie, tak jak mówię, tam jest zawsze więcej osób. To co? Wbijamy kolejne poziomy. Pierścionek. Dobra, trzy przedmioty już wypadły. Zaraz zobaczę sobie, jak się on nazywa. Ale to wydaje mi się, że to fajny pierścionek. W zasadzie wszystkie elfowe są fajne, bo są tanie. Tak porównując te bonusy, co one dają. I od natury jest ciężko szukać o jakiś lepszy. Pierścień szlachty nocnych elfów. No dobra. Okej, trzy przedmioty. Dwa pierścienie i spodenki. Lecimy z tym koksem. Jej, złoty potwór. Dwie minutki minęły i kolejny złoty potworek. I mam 50%. To co? Widzimy się. Jak coś ciekawego poleci znowu, albo wbijemy kolejny poziomek. Ile już tutaj siedzimy? 26 minut pokazuje nam nie najgorszy exp, ale on spadnie. 12700. Nie ma co nawet na niego patrzeć. Tu wydaje mi się, że troszeczkę gorszy exp będzie niż niż na tamtych elfach. Chociaż nawet jak mamy tak dużo bonusów, bestiariusz włączony i 30% expa, dlatego łupy i złota. Ale wydaje mi się, że będzie gorzej niż tam. Nawet z tymi bonusami. Zobaczymy, ile taska dostaniemy. Na pewno dużo. Ale czy tak dużo, żeby się opłacało tutaj siedzieć? Jeśli szybko to wszystko zbijacie i możecie chodzić na poziomy niżej, to tutaj będziecie jeszcze większe expy wykręcać. Nie będziecie się bać wchodzić na to trzecie piętro w tym budynku z dołu? To jeszcze kolejne bonusy będziecie większe zbierać. To wy możecie tutaj wykręcać duże ilości. Ja tu pokazuję filmik właśnie z perspektywy osoby, która ma słabe EQ i chce sobie poekspić na tym 200 plus levelu. Nie ma gdzie iść. Jest, no, sama chce sobie poekspić jak to, tak sobie. Ot, tak. No i tak właśnie ekspimy. Nic się nie działo, nic nie dropło. Dwa razy łupy i złota są, dlatego dużo nam kasiory wypada. I te trzy itemki, tylko dlatego. I teraz będziemy, wbijamy level. 3, 2, 1, go! Level up, 2, 4, 2. Nie wiem, z jakim zaczynaliśmy, ale na pewno już dwa wbite. Może nawet więcej. Zobaczyliście, mogliście zobaczyć na początku, jaki miałem poziom, a jaki teraz mam. To jeszcze zapewne nie jeden się wbije. A może jeden? Ile mamy? Pół godzinki dopiero. To jeszcze czasu a czasu. Pół godzinki będziemy musieli jeszcze poekspić. To z dwa levele to jak nic. Wpadną. Za samo polowanie jeden wpadnie. To co? Lecimy z tym koksem. Dalej. Mówię, nie ma złotych bonusów. 6 minut czekałem na kolejnego złotego potworka. Ale w końcu się pojawił. Niby to nie Lord, ale zawsze to koło 100, 140 expa wpada. Nawet za tego małego. No dobra. Mam nadzieję, że się będzie trzymał ten bonusik, bo jeszcze nam dużo czasu zostało. Ale to
dużo czasu, jeszcze 10 minut mamy na zdobycie tego złotego bonusu, to co ja o tym myślę, jak dopiero co zdobyłem jednego? Ile ja bym chciał, żeby co chwilę był jakiś złoty potwór? No tak się nie da. Ale ważne, że się trzyma złoty bonus i to jest najważniejsze. I lecimy z tym koksem. Skończyło nam się bonanza. Minęło nam 36 minutek. 13,7 miliona expa pokazuje. Ciekawe, do ilu nam spadnie po tej bonanzie. 36 minutek poekspiliśmy bez bonanzy, teraz poekspimy z bonanzą i nam się tak w miarę powinno ustabilizować. Powinno być w miarę tyle, co byśmy normalnie ekspili. Na pewno będzie troszeczkę więcej, bo to 36 minut ekspiliśmy z bonanzą. Ale dlatego, że tak dużo nie bije, to ta bonanza była akurat przyjemna. Jakbym zrobił sobie broń na B1 albo B2, to byłby kozak, by to wszystko szybko spływało, mógłbym sobie zaglądać do tego pokoiku, bo teraz się boję tam troszeczkę zaglądać, bo mam mało magii, nie mogę włączyć sobie utamki i tam może mnie to zone-shotować, jak byłem na tych innych elfach, chociaż jak te elfy są bardziej tankowe niż zadające obrażenia, to może i tamten rzemieślnik też będzie taki bardziej tankowy i nie będzie tak dużo bił, jak tamten Artificer, który był na zwykłych elfach. No zobaczymy. No dobra, wpada nam kolejny poziomek. Tak jest. 2, 4, 3. Jesteśmy 43 minutki i widzimy, że już task niedługo będzie skończony. Wychodzi z tego to, że tu jest o wiele więcej potworów niż tam. Czyli taska robimy troszeczkę szybciej. Niby trzeba 50 potworów więcej zabić, ale dlatego, że tu jest więcej potworów, to robimy tego taska szybciej. Jeszcze troszeczkę, kilka minutek tutaj posiedzimy, skończymy taska, dokończymy tą godzinkę, żebyśmy mieli pełny obraz tego expa, żeby, wiecie, polowanie plus exp, wszystko, żeby podzieliło się na godzinkę i będziemy mieć taki średni, uśredniony exp, który przez godzinkę tutaj wyrobimy. To co? Nie wiem, czy już jeszcze jeden się level wbije tak normalnie z expa, ale jak nie, to wpadnie ten level przecież za polowanie. 2,5 miliona. Potrzeba do levela 2,8 teraz. 2,8. No to jak tam było 2,5 za taska, to tutaj będzie z 2,8. Czyli cały ludki levelek powinien wpaść. To co, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy nasze 16 minutek ostatnie. Tworzyć. Pierścioneczek kolejny. Już myślałem, że z mi nic do końca nie wypadnie, bo taki przestój był długi. Taki przestój był długi, a tu kolejny pierścień. Już cały ekół zawalony śmieciami. Oby nie padł teraz. Bo będzie ze mnie co zbierać. Jeśli ktoś podejdzie i zobaczy. Wow, tyle itemów. Cały ekół łódpół by miał. By ktoś zgarnął sobie ze mnie, jeśli ktoś by tutaj przyszedł, jakbym padł, mam nadzieję, że nie padnę. Ale jeśli padnę, to najważniejsze przedmioty trzeba wrzucić sobie do ekwipunku, 4 przedmioty elfie. Dobra, lecimy, lecimy ostatnie 10 minutek. Exp się trzyma, nawet jeśli nie ma tego 30%, aż dziwne. Myślałem, że spadnie mi. Ile wbite expa? 10 milionów. Czyli jak 2,5 miliona, zobaczymy ile. Może 3 miliony będzie za taskę. Jeśli nawet 2,5 miliona będzie za taska, to 25% tego, co wbiliśmy, za samego taska wpadnie. Czyli dużo nam podbije tego expa. Zobaczymy, zobaczymy finalnie, ile tu wyciągniemy. Jeszcze to 10 minutek posiedźmy. Niby taska już kończymy, ale chcę w tą godzinkę posiedzieć, żebyśmy wiecie. Równiutka godzinka expa, później ładnie nam się podzieli exp na godzinę, tak mniej więcej średnia wyjdzie. To dokończymy sobie tą godzinkę, chociaż złoty bonus niedługo mi się kończy, to już nie wiem, czy jest sens siedzieć, ale chcę tą godzinkę dokończyć nawet bez tego złotego bonusu. Na razie było fajnie, że cały czas się trzymał. Mam nadzieję, że zaraz coś spotka mi też utrzyma się dalej. 2,6 miliona. Myślałem, że troszeczkę więcej będzie. Czyli ze 100 więcej niż na tych zwykłych elfach. Zawsze coś.
kto by nie przygarnął 26 miliona expo. To jest właśnie 25% tego, co ja wbiłem. 1/4 tego, co ja wbiłem przez całą godzinę. Za samego taska wpadło. No to ładnie. I lecimy, lecimy. Ostatnie kółeczko, może dwa. Zobaczymy finalnie, ile tu będziemy musieli siedzieć. Pozostało 9 minutek, 8,5 minutki. To co? Lecimy. A XP jaki nam pokazuje? 15 milionów na XP na godzinę. No ale nie będzie 15. Normalnie nie byłoby 15, jeśli by nie było właśnie tych bonusów aktywowanych. To ja też tak samo zrobię jak w poprzednim filmiku. Od 10 do 15 około expa pokażę. Wiadomo, większe poziomy będą więcej wbijać, bo będą miały jeszcze polowanie na nocnych elfów, lordów. I będą szybciej to wszystko zbijać. Ale ja zrobię tak, że od 10 do 15 w tytule zrobię tak samo jak było wcześniej. Na tych zwykłych elfach. 27 sekund złotego bonusu, już się końcóweczka jest. Końcóweczka. No dobra, czas robić podsumowanie. Wychodzę sobie, bo tu właśnie przyszła jedna osoba. Widzimy, że tu już troszeczkę jest powybijane. W tamtym pokoju na górze nic nie było. Nie ma już sensu tutaj siedzieć dalej, już cała godzinka minęła. Nawet taska nie wziąłem sobie z miasta, bo już... No bo to była końcówka, już nie chciałem czasu tracić na pójście do miasta. To my sobie lecimy. Rura. Możemy sobie tepnąć stąd, albo po prostu wejść w tą dziurę, którędy weszliśmy. I ja tam właśnie wejdę w tą dziurę i zobaczymy nasze expy. Podsumowanie takie zrobimy malutkie. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, kij, nie wybijam tego. Chociaż ta tutaj duża się grupka uzbierała. Czemu by tego nie wybić? Jak już stoją. Dobra. Podsumowanie. Około 14 000 expa na godzinę pokazywało. Wbiliśmy 14 100 w godzinę minutkę. 700 000 wpadło za taska i tempków, dlatego że były łupy i złota 4 nam wypadło. Dużo, pełno tych przedmiotów. Widzimy, że te przedmioty są po 50 000 za stack, czyli tu 50 100, 150, 170, 220, 270, 320, 300. 370, no dużo, dużo, dużo kasy, plus do tego nieoszlifowane złoto, czyli koło 1,5 miliona można liczyć za samą tutaj, bo tutaj 700 000 za taska, który zrobiliśmy w 50 minut, z 600 000 tutaj, potionki też coś warte. Do tego liczymy te przedmioty u handlarza, są po 180 000, czyli około 300 powinny schodzić. 300, 600, 900, 1200, 1200. 1200 tu, 1200 tam. Koło 2, 2,5 miliona zarobku jest. Do tego 14 000 expa na godzinkę. Czy lepsze są te elfy, czy tamte są elfy lepsze? Ja bym siedział raczej na tamtych. Chociaż tu jest o wiele więcej potworów, więc polowanie wam szybciej wpada. Ale dlatego, że są bardziej tankowe te potwory, to wolniej je zbijacie. I tam to przyjemność sama jest z tego bicia. A tutaj to musicie się troszeczkę napłacić. Ale jeśli macie obrażenia, taki 300 poziom i macie polowanie na lordów i na zwykłe elfy, to wam powinno tutaj lecieć kozak. Ten exp. Dobra, no to co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jojo. Powodzonka na expach. Jojo.